Polityk jest to może zbyt duże słowo. Raczej nazwałabym się samorządowcem, gdyż w Radzie Gminy pierwsza moja kadencja była już w latach 2006 do 2010. No, przez te lata myślę, że nabyłam jakiegoś doświadczenia i bardzo się cieszę, że Państwo darzycie mnie tak dużym zaufaniem. Ludzie postawili na moją osobę. Myślę, że tylko mogę się cieszyć z tego powodu. Startując do parlamentu, zostałam naprawdę wyróżniona spośród wielu samorządowców i no tutaj myślę, że jest to powód do radości. Niektórzy mówią, że jestem urodzonym społecznikiem, właściwie już od dzieciństwa, jeżeli były jakieś ważne zadania w szkole czy pełnienie funkcji przewodniczącej w klasie, czy później w samorządzie szkolnym. No zawsze jakoś tak się działo, że zostałam przez swoich kolegów obdarzona zaufaniem. No i później przeniosło się to na życie dorosłe. W 2006 roku zaczęłam pracować w samorządzie. Jest to kwestia zaufania ludzi. Ja myślę, że całe moje życie kręci się wokół człowieka. Jestem z ludźmi i dla ludzi. Z racji pełnionego zawodu, z racji tego, że może mam dużą empatię. Po prostu ludzie we mnie wierzą. Mam nadzieję, że nadal będą wierzyć i że to, co się wokół mojej osoby dzieje teraz, też będzie przynosić tylko dobre owoce. Bardzo dobrze czuję się w pracy, w szpitalu, wśród rodzin, gdzie też, bo ja pracuję też w poradni i jestem położną środowiskowo-rodzinną. Pracuję z kobietami, także w domach. Jestem dla nich wtedy, kiedy się rodzi dziecko, wtedy, kiedy przeżywają radości, przeżywają też swoje rozterki. No jest to taki kawałek mojego życia, który jest nieodłączny. No, od 28 lat już pracuję w szpitalu. Bardzo mnie ta praca cieszy, no i daje mi dużą satysfakcję, wręcz nie męczy mnie, dlatego że robię to, co lubię. To jest taka misja, którą spełniam no, z wielką radością. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w samorządzie, też myślę, że dobrze się odnajduję. Śmieją się czasami ze mnie, że łagodzę obyczaje. Potrafię też założyć spodnie, tupnąć nogą, jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia. Potrafię ją podjąć. Jeżeli chodzi o strajki, tak, owszem, brałam nawet udział w strajku pielęgniarek i położnych, gdzie takim naszym głównym hasłem było precz dyskryminacji, precz degradacji. No tak się podziało, że niestety jako grupa zawodowa nie jesteśmy do końca doceniane. Każdy z nas chce godnie zarabiać, każdy z nas, poszerzając swoją wiedzę, chce, aby to było docenione. Jeżeli na tym polu nie możemy się dogadać, no to niestety musiało dojść do strajku. Mam nadzieję, że obecnie w parlamencie zostaną podjęte decyzje stosowne, że uchwała, która jest z usterką, zostanie naprawiona i że faktycznie będziemy doceniane. Tak, no Tarnowiec, od Tarnowca wszystko się zaczęło. Tarnowiec to jest całe moje życie. Faktycznie na przestrzeni 50 lat bardzo się zmienił. Na pewno mamy strukturę drogową na bardzo dobrym poziomie. Mamy piękny dom ludowy, w którym odbywają się spotkania dla moich ukochanych seniorów. Nadmienię tutaj, że jestem założycielką klubu seniora, pierwszego klubu seniora, który powstał w Tarnowcu 15 lat temu. Właśnie w lutym obchodziliśmy jego jubileusz. Bardzo cieszę się, że takie kluby rozkwitają w całej naszej gminie w tej chwili. Natomiast nasi seniorzy też brylują tutaj i no ich spotkania są naprawdę
miejsce spotkań jest piękne, ale same spotkania, myślę, że seniorzy bardzo dużo czerpią energii dla siebie nawzajem z tych spotkań. Jeśli chodzi o inne inwestycje, no pięknie rozwinęła się nasza szkoła. Budynek naprawdę wyróżnia się spośród szkół, które są w Polsce. Myślę, że nauka w naszej szkole jest na wysokim poziomie. Myślę, że uczniowie wychodzący z naszej szkoły naprawdę mogą się poszczycić, że chodzili do szkoły w Tarnowcu. Z innych inwestycji, no myślę, że sami mieszkańcy podpowiedzą nam w kolejnych kadencjach. Ja wiem, że głównie są to zadania własne gminy, natomiast myślę, że jako mieszkanka Tarnowca też będę słuchać ludzi i podpowiadać zgodnie z tym, jakie mają oczekiwania na dalszy rozwój Tarnowca. Oceniam jako dobry te 5 lat, ponieważ udało nam się wiele inwestycji zrealizować. W obecnej kadencji pracowałam w Komisji Zdrowia, no z racji pełnionego zawodu, z racji tego, że zawsze chcę robić to, na czym się znam. Jeśli chodzi o następną kadencję, no mój pomysł w ogóle na przyszłość, to jest zdrowa przyszłość. I to ta zdrowa przyszłość w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie chodzi mi tylko o zdrowie jako fizyczne, natomiast o uzdrowienie relacji, o uzdrowienie tego, co wokół nas się dzieje. Żebyśmy wszyscy potrafili z sobą rozmawiać, żebyśmy bez kłótni i sporów nadal potrafili pracować w samorządzie dla dobra wszystkich mieszkańców. Trudno znaleźć mnie po godzinach, bo ja jestem bardzo aktywnym człowiekiem, nienawidzę bezczynności. Praca zawodowa zabiera mi duży kawałek życia, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to też moje hobby i ta praca po prostu mnie nie męczy. No po godzinach, no to właśnie, praca samorządowa, praca społecznika. Ja jestem zawsze z ludźmi i dla ludzi. Mam wielu przyjaciół, z nimi też bardzo lubię spędzać czas. Bardzo lubimy też rodzinnie zapalić grilla, lubimy świętować wszelkie uroczystości, które wiążą się z naszymi jakimiś imieninami, urodzinami. Tak jak powiedziałam, ja jestem z ludźmi i dla ludzi i jest to dla mnie relaksem, że mogę z nimi przebywać i przy okazji przebywania z ludźmi też rozwiązywać ich problemy. Ta moja czerwień to jest mój symbol. Faktycznie ludzie kojarzą mnie z kolorem czerwonym. No, kolor czerwony to na pewno energia. Ja jestem bardzo energicznym człowiekiem. Czerwony jest kolorem miłości. Myślę, że ma to swój związek. Czerwień no, jest to kolor ludzi, którzy pewnie stąpają po ziemi, a myślę, że jestem taką osobą i to dodaje mi myślę, że takiego faktycznie atutu, że no, niekoniecznie po to, żebym była zauważalna, ale żeby pokazać, że jestem energiczna.